Orwell przewraca się w grobie. Realizacja. Akceptowali nawet najjaskrawsze wypaczenia rzeczywistości. Zbyt mało interesowali się aktualnymi wydarzeniami, aby zdawać sobie sprawę z grozy sytuacji. George Orwell. Uważamy nasze państwo za demokratyczne, a tymczasem zapanowała w nim mediokracja. Media, które mają kontrolować nadużycia władz, stały się ich częścią. Byty komercyjne rywalizują z rządem o władzę nad nami. Nie są przeciwwagą dla rządu. Są od niego większe i ściśle z nim współpracują. Dziś w Waszyngtonie obiektem największego zainteresowania są media, bo nie tylko dają pieniądze i lobbują, tak jak inne gałęzie przemysłu, ale rzecz jasna kontrolują, czy gęba polityka pojawi się na wizji, czy nie. To dopiero władza, najwyższa władza w świecie polityki to kontrola odbioru. W powieści Orwella, rok 1984, Winston Smith pracował w Ministerstwie Prawdy, ale nie chronił prawdy. Odwrotnie, zmieniał przeszłe relacje prasowe w taki sposób, by nie można było podważyć wersji przedstawionej przez partię rządzącą. Jeśli partia nazwana przez Orwella Wielkim Bratem kłamała, rzut okiem na jedyne istniejące archiwa Winstona dowodził, że kłamstwo jest prawdą. Czy kłamstwa mogą stać się prawdą? Czy media opanowane przez kilka światowych korporacji zdolnych zagłuszyć inne głosy są w stanie obrócić kłamstwo w prawdę? Te korporacje nie są odpowiedzialne przed narodem, tylko politycy mogą na nie oddziaływać. Czy to możliwe, by korporacje kupowały polityków darowiznami na kampanię? Darowiznami tak dużymi, że politycy pozwolą im wyeliminować słabsze głosy, aż pozostanie tylko jeden głos, jedna prawda? Praca nad tym dokumentem zaczęła się w 1980 roku, jeszcze w szkole. Trwał kryzys zakładników w Iranie. Wydawało mi się, że sposób, w jaki podawano wiadomości, ulegał zmianie. Tak właśnie było z New York Post, Murdocha. Więc poszedłem do redaktora naczelnego i przeprowadziłem z nim wywiad. Jak pan myśli, czy wywołujecie czasem panikę, informując ludzi o niedoborach? Tak, panika zaczyna się dzięki mediom, dzięki prasie i telewizji. Czy New York Post podaje prawdę? Czasem nie można polegać na mediach. Według mnie to, co oni tworzą, jest jak gaz. Można wywołać panikę, prawda? Nowy Jork to twarde miasto, potrafi być szorstkie. Nie jestem zwolennikiem zwiększania niepokoju wśród ludzi. Peter Mitchell-Moore był wtedy bardzo szczery. Później dowiedziałem się dlaczego. Dlaczego pan odchodzi? Nasze drogi rozeszły się. Gazeta jest dobra, dobrze się sprzedaje, ale ten rodzaj prasy już mi nie odpowiada. Tamtego dnia w 1980 roku rozmawialiśmy o zakładnikach i nowym zjawisku zwanym niekończąca się opowieść. Zwolniono ich w dniu zaprzysiężenia Reagana. Wtedy nie myślałem o tym zbiegu okoliczności. 20 lat później nastąpiła seria niezwykłych wydarzeń. Jakbym otworzył okno. W nowym świetle ujrzałem relacje z wojny irackiej, wybory 2000 roku,
i decyzje Sądu Najwyższego. Zadałem sobie pytanie, czy istnieje jakiś schemat, według którego przedstawia się wydarzenia, a potem o nich nie mówi? Czy łatwiej celowo manipulować przekazem? Czy specjalnie nie pokazywano pewnych rzeczy? W tym czasie zająłem się filmem niezależnym. Tak się złożyło, że recenzja mojego filmu pojawiła się obok recenzji Informatora, w którym chodziło o zablokowanie informacji. Uznałem to za znak, ale jak miałem dotrzeć do prawdy? Czytałem o niejakim Charlesie Louisie, producencie programu 60 minut, który stworzył wyjątkową, bezstronną organizację prasową. Jego Centrum Uczciwości Publicznej ujawniło skandal w sypialni Clintona oraz przygotował raport o naruszaniu przez George'a W. Busha przepisów Komisji Papierów Wartościowych. W latach 60. 75% ludzi ufało swojemu rządowi. Dziś ilość pieniędzy w polityce jest większa niż dawniej. Archibald Cox, oskarżyciel w aferze Watergate, twierdzi, że poziom zaufania społecznego w tym kraju jest niższy niż kiedykolwiek wcześniej, włączając w to Watergate. Naród czuje, że elity finansowe i polityczne stały się jednym, a władza nie słucha ludzi. Czują, że stoją z boku. Gdy myślimy o demokracji w Stanach Zjednoczonych, wydaje nam się, że tylko taka demokracja może istnieć. Jest wzorcem dla ludzkości. Tak naprawdę mamy słabą demokrację. W wielu dziedzinach jest ona zatrważająco słaba. Panuje niefortunne poczucie bezradności, że niewiele da się z tym zrobić. Nie można mieć 280 milionów ludzi i tylko dwóch partii, które by ich reprezentowały. Tylko pomyślmy. Za kilkaset lat antropologowie nie będą rozumieć naszych postaw. Popełniliśmy ogromny błąd, wynajdując film i kasetę wideo, bo pozostawiamy po sobie ślady. Obecnie znaczna część społeczeństwa nie głosuje, nie obchodzą jej sprawy obecne, polityka. Mamy tylu ludzi niezainteresowanych polityką, że zazdroszczą nam tyranii w Indonezji. Zastanawiają się, jakby tu mieć takie rozleniwione społeczeństwo. Ten 1% posiadaczy 90% bogactwa ma dwie główne partie polityczne, które się dla nich licytują, a pozostałe 99% nie ma swojej partii, nie ma żadnej reprezentacji w Kongresie. A jednak cieszą się, że są wolni, że mają demokrację, jak stado baranów. Lepiej wyjaśnijmy, o co nam chodzi. Obecnie obywatele mają stały dostęp do informacji, ale to nie znaczy, że są lepiej poinformowani. To prawdziwa ironia. Goebbels uczynił kiedyś trafną uwagę. Ten spryciarz powiedział, że najważniejsza w nazistowskim systemie informacyjnym jest pozorna różnorodność, która kryje rzeczywistą jednorodność. Prawda jest taka, że to, co widzimy, słyszymy i czytamy, kontrolowane jest przez coraz mniejszą liczbę wielonarodowych korporacji.
Ludzie tego nie pojmują. W ostatnich dniach Związku Radzieckiego istniały dziesiątki gazet, stacji telewizyjnych i radiowych. Tyle tylko, że wszystkim sterowała radziecka partia komunistyczna albo rząd. Zmierzamy w tym samym kierunku. Człowiekowi wydaje się, że gdy w kablówce jest 100 kanałów, to ma jakiś wybór. Ile filmów powstaje rocznie w wytwórniach filmowych? Tak samo jest z przemysłem muzycznym. Składa się na niego tak wiele wytwórni. Kioski z gazetami spotykamy na każdym kroku. A przecież to wszystko jest w rękach 5 czy 6 koncernów. To bardzo niebezpieczne dla wszystkich, którzy wierzą w amerykańską demokrację. Coraz mniej ludzi głosuje, coraz mniej ludzi rozumie procesy polityczne. Media trywializują wydarzenia, robią z nich sensację, rozrywkę. A przecież rolą mediów jest przygotowywanie społeczeństwa do życia w demokracji. To bardzo poważna sprawa. Mamy system mediów, który jest zależny od amerykańskich spółek. Nie zajmują się sprawami o ogromnym znaczeniu społecznym, ale skupiają się na trywialnych historiach bez żadnego wydźwięku. Człowiek zadaje sobie pytania, przed jakimi problemami stoi obecnie nasze państwo. Dlaczego przy takim rozwoju technologii, globalizacji, wolnym handlu, edukacji, przeciętny Amerykanin pracuje dziś dłużej i za mniejsze wynagrodzenie niż 25 lat temu? Proste pytanie. A czy pojawia się w telewizji? Jaka moralność cechuje 1% ludności bogatszy niż 95% społeczeństwa? W artykule w New York Times ekonomista Paul Krugman zajął się jednym z tych drobnych problemów. Według bezstronnego Kongresowego Biura Budżetowego między rokiem 1979 a 97 dochód średniozamożnej rodziny wzrósł o 9%. Dochód rodzin najbogatszych wzrósł o 140%. Krugman zauważył, cytuję, z doświadczenia wiem, że nawet wzmianka o dystrybucji przychodów prowadzi do gniewnych oskarżeń o walkę klasową. Pyta więc, dlaczego odpowiedzią na rosnącą nierówność jest dążenie do obniżania podatków najbogatszym? Dobre pytanie. Według Joan Didion wiadomości się już nie przekazuje, ale zarządza nimi, kształtuje ich zawartość. Czy media stały się w Stanach siłą antydemokratyczną? Czego samorządne demokratyczne społeczeństwo wymaga od dziennikarstwa? Jakie atrybuty ma mieć dziennikarstwo, żeby ludzie mogli skutecznie sobą rządzić? Są dwie lub trzy rzeczy, które się nasuwają, ale o których wcale się nie mówi. Po pierwsze, potrzebny jest silny nadzorca, dziennikarstwo pilnujące ludzi władzy i tych, którzy po władzę idą. W Mein Kampf Hitler napisał, zdolność do zapominania jest w narodzie ogromna. Tak się dzieje w społeczeństwie masowym, więc zdrowy system mediów jest potrzebny, by przeciwdziałać tej naturalnej tendencji. Dzięki nim ludzi można pobudzić do działania na hasło obrony własnych interesów. W innym razie, gdy wszystko sprowadza się tylko do rozrywki, ludzie zapomną o tym po paru dniach. Ten właśnie problem mają Amerykanie. Wyniki sondażu przeprowadzonego w marcu 2003 roku pokazały, że 51% Amerykanów uważało Saddama Husseina za osobiście odpowiedzialnego za ataki z 11 września. Dlaczego? To nie przez zapominanie. Oni po prostu nie wiedzą. Wczoraj w Izbie Reprezentantów odbyło się głosowanie nad przepisami podatkowymi, które jeśli wejdą w życie, pozwolą garstce osób zaoszczędzić setki miliardów dolarów.
Nie wspomniano w gazetach, że połowa zysku z uchylenia podatku od spadków pójdzie do kieszeni 2% najbogatszych amerykańskich rodzin. 98% rodzin nie płaci ani centa takiego podatku. Parę miesięcy temu podchodzi do mnie na ulicy facet i mówi: Bernie, wkurzasz mnie. Mam w banku 20 tysięcy dolarów i chcę je zostawić dzieciom. Dlaczego mi tym przeszkadzasz? 20 tysięcy dolarów. Facet nie wiedział, że nie zapłaci ani centa podatku spadkowego. Robią tylko sondaże i grają na ogólnej niewiedzy społeczeństwa. Ludzie nic nie wiedzą. Podatek od spadku nieźle brzmi. Ktoś umiera, ty musisz płacić podatek, a to nieprawda. Podatek od spadku przestanie istnieć. To zły podatek. No i 99% ludzi biega z flagami i krzyczy, że są wolni i mają demokrację. Jeśli masz być na bieżąco z polityką rządu i milionami jego pracowników, twoje zadanie sprowadza się do pilnowania Białego Domu i Kapitolu. Posyłasz tam reporterów i co wieczór masz relacje z prac rządu. Idiotyzm. To niesłychane, że taki skandal pożyczkowy trwa latami i nikt go nie zauważa. Ilu dziennikarzy się tym zajmuje? Chyba żaden. Jeśli członek kongresu otrzyma 58 tysięcy dolarów na fundusz budowy jakiegoś domu w swoim okręgu, na pierwszych stronach od razu pojawiają się informacje na ten temat. Ale gdy wydaje się setki miliardów dolarów, nikt o tym nie napisze. Co się stało z dziennikarstwem? By nikt nie miał pretensji o to, co opisano na pierwszej stronie, a czego nie, liczy się ogromne zaufanie do źródeł oficjalnych, które jest podstawą właściwego dziennikarstwa. Gdy w 1875 roku gubernator palnął coś głupiego, naczelny gazety mówił: nie opublikuję tego, to bzdury. Gazety nie wymyślają historii, one idą do ludzi, ekspertów, po opinie na temat tego, co się dzieje. Ludzie, zwłaszcza ci u władzy, są swego rodzaju nadrzędnymi redaktorami. Nowiną staje się to, o czym zechcą mówić. Nie prowadzą debaty na przykład o CIA. Dziennikarz nie ma szans, żeby coś takiego opisać. Kto ma kontrolę nad przeszłością, kontroluje przyszłość. Kto ma kontrolę nad teraźniejszością, kontroluje przeszłość. Gdyby media poprawnie wykonały swoją robotę w roku 2000, gdyby relacjonowały to, co naprawdę się działo podczas kampanii prezydenckiej, gdyby pokazywały to wszystko dzień po dniu, a nie od przypadku na 10 stronie New York Timesa, gdyby media szły tropem skandalu, Bush i Cheney nie siedzieliby dziś w Białym Domu. Nie zostaliby wybrani. Pytania dziennikarzy determinowane były wypowiedziami źródeł oficjalnych. W tym wypadku źródłami o kampaniach Gore'a i Busha. Ich wiarygodni dziennikarze biegali od jednego do drugiego. Sprawa była prosta. Obie strony grały według różnych zasad. Po jednej stronie byli skłonni wygrać za wszelką cenę Republikanie. Do diabła z zasadami, chcieli władzy. Gdy orzeczenie Sądu Najwyższego jest po ich myśli, wydarzenie ma rangę stanową. Ale gdy dwa dni później orzeczenie jest na ich niekorzyść, ci sami ludzie mówią, że to temat państwowy. Bez cienia wstydu. Chodziło o władzę i koniec. Towarzyszyła temu niezwykła propaganda. Nie można było znaleźć republikanina, który by się nie zgodził. Wszyscy recytowali te same formułki. Goebbels byłby pod wrażeniem działania republikańskiej maszyny w marszu po władzę.
Szkopuł w tym, że dziennikarze nie realizowali interesów tych z nas, którym zależało na uczciwych wyborach. Byli zakładnikami ograniczeń prowadzonej debaty i dlatego grali po stronie republikanów. BBC podała, że na 5 miesięcy przed wyborami w roku 2000 gubernator Jeb Bush usunął ze spisu wyborców 57 tysięcy nazwisk prawdopodobnie byłych więźniów. Niesamowity temat, który zarzucił Greg Palast z Wielkiej Brytanii, teraz już potwierdzony. Catherine Harris zleciła prywatnej firmie opracowanie listy przestępców pozbawionych prawa głosu. Okazało się, że lista jest niesłychanie naciągana. Tysiącom ludzi mających prawo głosu nie pozwolono głosować. Według Palasta, powiązana z republikanami prywatna firma podpisała 4-milionowy kontrakt na sporządzenie listy byłych skazańców. Częścią tego zlecenia była weryfikacja listy, która, jak przyznała firma, była niepoprawna. Floryda zatrudniła tę republikańską firmę pod pretekstem, że ma ona bazę danych, a gdy firma chciała sprawdzić w bazie danych te 57 tysięcy nazwisk, pojawiła się notatka z biura Catherine Harris, stwierdzająca, że nie ma takiej potrzeby. Dostaniecie czek, jeśli nie będziecie niczego sprawdzać. Ile z tych nazwisk jest błędnych? Statystycznie, 1 na 20 osób z listy mogła popełnić przestępstwo. Więc 95% osób jest w pewnym sensie niewinnych. W pewnym sensie, bo 54% z nich jednoznacznie zawiniło czarnym kolorem skóry. Policzcie sobie, 95% z 57 tysięcy nazwisk umieszczonych na listach i 54% z nich stanowili czarni. Catherine Harris zatwierdziła na Florydzie wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych na podstawie większości 537 głosów. Policzcie sobie i powiedzcie, co się stało w czasie tych wyborów. Gdy Palast to ujawnił, zadzwonili do niego CBS i powiedzieli, że chcą się tym zająć. Palast się zgodził. Przez parę dni nic się nie działo, więc Palast zadzwonił do producenta CBS i zapytał, czemu milczą. Ten odpowiedział, że dzwonili do gubernatora Busha, który powiedział, że to wszystko nieprawda, więc nie będą ruszać tej sprawy. Stacja CBS News nie podjęła tematu, opierając się na zaprzeczeniach gubernatora Busha, który był celem domniemanych zarzutów. Od ponad 10 lat nie podejmowaliśmy żadnych zdecydowanych działań zmierzających do sprawdzenia mediów. Głównie dlatego, że nasze informacje rozpowszechniamy za pomocą mediów. Jestem więc bardzo szczery. Nie wypada mi regularnie sprawdzać mediów, bo nie dotarłaby do mnie żadna informacja i nikt więcej nie usłyszałby o mojej organizacji. Zdaję sobie z tego sprawę, ale tak mnie to zezłościło, że postanowiłem im się przyjrzeć. Sześć osób przez pół roku nad tym pracowało i wiemy już, że największym źródłem zainteresowania Waszyngtonu są dziś media. Lobbyści podstawiają swoich ludzi, którzy z samego rana zajmują miejsca dla publiczności w salach komisji. Lobbyści przybywają parę minut przed rozpoczęciem przesłuchań. Ci ludzie mają niemal 300 opłaconych lobbystów. Wpłacają dziesiątki milionów na kampanię, a potem pilnują, czy polityk pojawia się na ekranach telewizorów.
To jest właśnie władza. Pomyślny lobbying jest tak samo ważny jak wyprodukowanie wielkiego filmowego hitu. Nawet ważniejsze. W zasadzie okrada się rząd, o to w tym chodzi. Tutaj właśnie ogromne sukcesy odnoszą koncerny medialne, bo w przeciwieństwie do innych lobby kontrolują środki społecznego przekazu. Exxon albo Philip Morris chciałyby mieć media, by sterować każdą debatą na temat papierosów. Zafundowali członkom kongresu 315 wycieczek dookoła świata. Komisja Łączności ma sprawować nadzór nad nadawcami. 1400 sponsorowanych wycieczek. Wiele przepisów chroniących interes publiczny przejęli ludzie, których one dotyczą. Tak jest od lat. To oburzające. Urzędnicy Komisji Łączności niemal zawsze po wyjściu z biura idą do ludzi, których powinni kontrolować w interesie publicznym. Gdzieś za doniesieniami na temat chciwych pracowników Enronu krył się wpływ pieniędzy rządowych ciał nadzorczych. Tak się stało z koncernami medialnymi. Owce zabeczały, cztery nogi są dobre, dwie nogi są złe. George Orwell, folwark zwierzęcy. A potem beczały, cztery nogi są dobre, ale dwie nogi lepsze. Konkurencja, dobra. Deregulacja, lepsza. Zapomnijcie. Rupert Murdoch jest jednym z najsprytniejszych i najbardziej niebezpiecznych ludzi w tym kraju. Murdoch jest głównym właścicielem News Corporation. W Stanach ma telewizję Fox. Jednak jego imperium ma zasięg globalny, a jednym z jego wielu holdingów jest Satellite TV Service we współpracy z Chińczykami. Podpisał ogromny kontrakt na książkę z Newtem Gingrichem, ale jednocześnie z córką chińskiego przywódcy podpisał kontrakt na biografię jej ojca. Jeśli mam wydać książkę w waszym kapitalistycznym kraju, muszę znaleźć kapitalistycznego wydawcę. Nieważne, czy będzie to firma pana Murdocha, czy nie. Bezpośrednia łapówka zmieniła się w płatność pośrednią, całkiem legalną. Mamy ogromne problemy z legalną korupcją. Tam, gdzie system został upośledzony przez różne interesy i widać to jak na dłoni, nikt tego nie zauważa. Media o tym nie mówią. Aluzja jest czytelna i Amerykanie rozumieją, że korupcja szaleje. Byłem producentem 60 minut, pracowałem w telewizji przez 11 lat. Byłem dziennikarzem śledczym, ale pewnego dnia rzuciłem to. Moje tematy napędzały ten program, ale idea upraszczania wszystkiego do złych i dobrych facetów, taka formuła rozrywkowa była nie dla mnie. Nie chciałem, żeby ktoś mi mówił, czym się mam zajmować. Sam chciałem decydować, co i jak długo, a nie dwa tygodnie na rozwiązanie morderstwa sprzed 20 lat. Dziś mamy 35 ludzi i jest bardzo fajnie. Człowiek musi wybierać między tym, co trzeba powiedzieć, a tym, co ludzie powinni wiedzieć. Cena władzy w Waszyngtonie i kto naprawdę zarabia na decyzjach. Nieraz komuś uda się wpaść na ślad jakiegoś raportu z którejś komisji albo raportu inspektora generalnego krytykującego jakiegoś sekretarza. I człowiek podaje to w wiadomościach zapartym tchem.
To takie niesamowite. Wydaje nam się, że setki anonimowych dziennikarzy pracuje dla nas w interesie publicznym. A to bzdura. Efekty polityczne. Opinia publiczna nigdy nie dowie się z mediów, że te wydały 11 milionów dolarów, by mieć bezpłatny czas antenowy poza wszelkim ustawodawstwem. Edward Fritz, szef Stowarzyszenia Nadawców, twierdzi, że darmowy czas antenowy dla kandydatów jest niekonstytucyjny, że jest to pogwałcenie prawa nadawcy do swobodnej wypowiedzi. Amerykańska polityka osiągnęła fazę, w której nie spiera się o idee. Ja mam pewien pogląd, pan ma pewien pogląd. Kogo poprą ludzie? Na tym polega demokracja. Pytanie, czy idee w ogóle się liczą? Wygląda pan na miłego faceta. Ma pan żonę? Dzieci? Dwoje. Dlaczego nie miałbym na pana głosować? To dziwne, ale polityka przedstawiana jest obecnie przez pryzmat polityków, a nie ich działań politycznych. Media nie interesują się polityką, tylko politykami, a to ogromna różnica. Koncerny medialne nie relacjonują już wydarzeń politycznych. Wiadomości polityczne stanowiły w 2000 roku połowę tego, co w 1996, a w 1996 połowę tego, co w 1992. Trzecim głównym źródłem dochodów współczesnych mediów są ogłoszenia partii politycznych. Jeśli więc jesteś politykiem, jedynym sposobem na dotarcie do mas są spoty. W 1981 roku media zarabiały 80 milionów dolarów na politycznych kampaniach reklamowych. Na ostatniej zarobiły miliard. Dlatego, żeby ubiegać się o fotel prezydenta, trzeba mieć miliony dolarów. Albo jest się milionerem, albo ma się talent do znajdowania sponsorów. Oto kto idzie do polityki. Każdy z nich jest zamieszany w ten system. 98% tych, którzy ubiegają się o reelekcję, dostaje się ponownie do kongresu. Wiedzieliście o tym? Przejrzałem statystyki sowieckiego politbiura. U nich ten odsetek wynosił 92%. Mieli większą fluktuację ludzi niż my w Kongresie. Czy to nie żenujące? Dlaczego my to robimy? Musimy zmienić prawo. Udzielamy stacjom telewizyjnym monopolu. Nie płacą ani grosza za monopol na określonych częstotliwościach, a potem sprzedają czas własności publicznej. Zarabiają miliardy i niszczą nasz system polityczny. Jednocześnie opłacają polityków, żeby utrzymywać monopol. Okropna korupcja. Społeczeństwo chce wiedzieć, co z tym wszystkim zrobić. Ja nie wiem. W doskonałym świecie istniałby pewnie jakiś ruch społeczny. Ludzie wyszliby na ulicę. W pewnym sensie powinniśmy się wściekać na to, co się stało z naszymi mediami, tak jak Rosjanie. Ale dla mediów to już herezje. Jak śmiecie? My cały czas przekazujemy informacje. Popatrzcie na to i na to. Zrobiliby temat z tego, co właśnie powiedziałem. Powiedzieliby pewnie, że nie jesteś Amerykaninem. Powiedzieliby, że nie jestem Amerykaninem, ale za to terrorystą. 10 lat temu było w Ameryce 50 koncernów medialnych, teraz jest ich 5 czy 7. Gdy dziś tu jechałem, NPR relacjonowało decyzję Komisji Łączności kierowanej przez Michaela Powella, który zapytany o wykluczenie cyfrowe we współczesnym świecie, powiedział: bardziej martwi mnie wykluczenie mercedesowe. Chciałbym mieć Mercedesa, ale mnie nie stać. Oto szef Komisji Łączności, który lada chwila ma znieść limity właścicielskie dla wielkich koncernów medialnych, czego już media nie pokazują. Michael Powell powiedział, że nie ma pojęcia, co to jest interes publiczny. Przepisy są tu wrogiem. On tak powiedział. Powell i republikanie w Biurze Komisji Łączności.
Byliśmy na skraju kampanii wprowadzenia zasadniczych zmian przepisów i obowiązków nadawców względem interesu publicznego. Komisja Łączności zaproponowała przepisy, które popieraliśmy wraz z setkami Amerykanów. Te przepisy nakażą lokalnym nadawcom więcej tolerancji dla ich interesów. Kiedyś je zaproponowano, gdy Bill Kennard nie był w komisji, ale poszły do szuflady. Nigdy nad nimi nie głosowano. Wraz z epoką Reagana sprzedano publice święty graal znoszenia kontroli, a media informacyjne zignorowały katastrofalne skutki, jakie spowodował. Gdy administracja Reagana skończyła, mieliśmy więcej przepisów. Nazwano je jednak zniesieniem kontroli. Niemal orwellowska nazwa tworzenia nowych przepisów, ale przepisy zmieniają się z pożytkiem dla przemysłu, więc nazywa się je znoszeniem kontroli. I ludzie myślą, że to w porządku. Ludzie nie lubią kontroli. Wolą polegać na prostych, zachodnich zasadach. A to tylko taka sztuczka. Pamiętam czas, gdy po raz pierwszy wszedłem w telewizję. Przepisy ograniczały chyba wtedy liczbę posiadanych stacji do 5 i każda musiała obejmować inny rynek. A teraz w Nowym Jorku mamy duopol. Możliwe, że News Corporation będzie właścicielem Postu, Channel 9 i Channel 5. Złagodzono więc przepisy. Wszystko się zmieniło. A jak dokładnie odbije się to na kupnie i sprzedaży, na innych stacjach i rynku, na dziennikach, tego nie wiem. Według mnie efekty są porażająco negatywne. Przede wszystkim te koncerny są tak ogromne, że ich potęga gwałtownie rośnie. To problem demokracji. Jeden punkt widzenia zacznie dominować we wszystkich środkach przekazu, z których czerpiemy wiedzę o świecie. Ludzie nie wiedzą, że oglądają programy tworzone przez wielkie, wielonarodowościowe korporacje. To ogromny konflikt interesów. Idealnym przykładem jest General Electric i NBC. Jak możemy mieć pewność, że dostaniemy rzetelne informacje na temat przemysłu atomowego, kontraktów obronnych, skoro NBC ma zobowiązania wobec macierzystej firmy? Dlaczego ABC miałaby podawać informacje o tym, co się dzieje u Disneya? Dlatego właśnie firmy chcą posiadać stacje telewizyjne, żeby mieć kontrolę nad tym wszystkim. General Electric ważnym elementem swojej polityki uczynił przeniesienie fabryk ze Stanów do Chin, Meksyku czy gdzieś indziej, gdzie znajdą tanią siłę roboczą. Oczywiste jest, że General Electric troszczy się o naszą politykę handlową. Przez wiele lat firma ta starała się nie płacić podatków albo płacić jak najmniej. To sugeruje, że General Electric zainteresowana jest polityką podatkową. Ta firma to bardzo duży truciciel, więc interesuje ich też złagodzenie przepisów prawa ekologicznego. To samo dotyczy CBS czy ABC. Konflikty interesów są ogromne i wskutek tego o pewnych rzeczach się mówi, a o innych nie. W ciągu prawie 11 lat opracowaliśmy ponad 100 raportów na temat osób publicznych, które dały ciała. To my ujawniliśmy skandal w sypialni Clintona, ale gdy zajmowaliśmy się koncernami, nic nie pojawiało się w mediach. Co mam powiedzieć? Widzieliście niedawny artykuł w Business Week? Większość Amerykanów uważa, że Ameryka korporacyjna to jeden skorumpowany organizm, który trzeba powstrzymać.
Korporacje traktowane są przez nasze media jak komunizm przez radziecką prasę. W radzieckich mediach mieliśmy złego komisarza, który wyprodukował za mało traktorów. Prawda albo TASS mogły po nim jeździć, ale systemu nikt nie mógł tknąć. Kapitalistyczna firma, która wyprodukuje wadliwe koło albo pasy, może oberwać, ale samego systemu nikt nigdy nie ruszy. W całym moim życiu politycznym ani jeden dziennikarz nie zapytał Bernie, przeciętny człowiek pracuje dziś dłużej i za mniejszą stawkę niż 25 lat temu. Co z tym robisz? Dlaczego ludzie muszą pracować 50 albo 60 godzin tygodniowo? Co zrobić dla fabryk, które zamykają Vermont, bo firmy przenoszą się do Chin? Nigdy o to nie spytali. Bo o takich pytaniach nie wolno i myśleć. Ludzie mówią, co ty, Bernie, myślisz, że Jack Welch ma na linii każdego reportera NBC i dyktuje, o co mają pytać? Oczywiście, że nie, ale istnieje konstrukcja myślowa, którą mogą się posługiwać. Wszyscy mieli jakby ten sam sposób myślenia. To dobry temat, bo krzyczy. Wszyscy mieli takie samo podejście do sprawy. Mądrość konwencjonalna. Źródła oficjalne. Źródła anonimowe. Teoria spiskowa. Informacje poufne. Tajemnica. Everybody knows about Enron. Wszyscy wiedzą, że szefostwo Enronu zdołało gładko zgarnąć kasę, jednocześnie zapobiegając wycofywaniu pieniędzy przez rencistów i nie dopuszczając w ten sposób do kompletnej ruiny. To oczywiście nie wszystko. George Bush, dobry znajomy Kennetha Leya, też sporo zgarnął w dokładnie taki sam sposób jak główny udziałowiec w Harkenie. Według Centrum Uczciwości Publicznej, George Bush, zasiadając w zarządzie Harken Energy, osiągnął ogromny zysk w wysokości $848,000, sprzedając swój udział. Harken ukrył swoje straty, sprzedając niektóre z aktywów firmy grupie dobrze poinformowanych osób i deklarując zysk. Wkrótce po tej sprzedaży cena akcji poszła w dół. Bush zgłosił sprzedaż Komisji Papierów 34 tygodnie za późno. Podczas wyjaśnień przed Komisją do Spraw Audytu i Komisją Restrukturyzacyjną twierdził, że nie wiedział. Proponuje wprowadzenie twardych, nowych standardów do reformy prawa korporacyjnego. Zajrzałem do niego i dostrzegłem problem. Niektórzy próbowali fałszować liczby, niektórzy nie chcieli powiedzieć prawdy o swoich aktywach i pasywach. Sprawy poufnej sprzedaży w Harkenie zgłoszono Centrum Uczciwości Publicznej 7 miesięcy przed wyborami, jednak główne media nie podjęły tematu. To przykład sprzedaży poufnej, która ma znamiona epidemii. Podczas kampanii wyborczej w 2000 roku główne media informacyjne robiły aluzję do prawdomówności Gora. Jednocześnie prasa ignorowała poważne pytania dotyczące Busha. Od powtarzających się domniemań, że zdezerterował, aż po sprzedaż poufną, czy istnieje tu związek z jawną polityką Busha, by znieść kontrolę nad dużymi mediami, żeby nie słuchać w wiadomościach nieprzychylnych komentarzy? Powiedzmy, że to zbieg okoliczności. Mówią to, co chcą. Dużo to nie kosztuje i w zasadzie nie wkurzy władzy, której zresztą są częścią. W takim momencie znajduje się nasze państwo. Ponury to widok, przygnębiający. Bush zarobił miliony, będąc gubernatorem Teksasu. Jego ojciec zarabia teraz miliony dzięki polityce swojego syna, pracując dla Carlyle'a. Bush Jr. ma dookoła siebie w Białym Domu i w rządzie ludzi z Lockheed Martina, który poczyna sobie jak bandyta z powodu wojny z terroryzmem.
Jest to tak wielki skandal, że prasa powinna być wdzięczna niebiosom za taki kąsek. Ale nic z tego. To ich przerasta. Dlaczego wkrótce po atakach z 11 września George W. Bush pozwolił 140 obywatelom Arabii Saudyjskiej, także członkom rodziny Bin Ladena, odlecieć ze Stanów praktycznie bez przesłuchań? Wiemy, co zrobić z kimś, kto sprzeniewierzy fundusze, lecz gdy mamy do czynienia z systematycznymi próbami podkopywania systemu politycznego, cofamy się, tracimy pewność siebie. Amerykański dyplomata Gary Sick napisał książkę Październikowa Niespodzianka, w której dowodził, że ludzie Reagana mieszali się w sprawy zakładników, by tylko nie wypuszczono ich przed wyborami. Sick był członkiem administracji Cartera i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 1976-80. Oto fragment jego zeznań przed Kongresem, cytuję. W setkach wywiadów, jakie przeprowadziłem w Stanach Zjednoczonych, Europie i na Bliskim Wschodzie, wielokrotnie mówiono mi, że ludzie związani z kampanią Reagana potajemnie spotykali się z irańskimi urzędnikami, by opóźnić uwolnienie amerykańskich zakładników aż do czasu wyborów. W zamian za to Iran otrzymał dużo broni od Izraela. Koniec cytatu. Według Sicka agenci wywiadu niskiego szczebla i handlarze bronią to nie harcerze. Ich relacje nie były identyczne, ale główne fakty pokrywały się. Z doświadczenia zdobytego w rządzie wiem, że niektóre wydarzenia nie mogą być znane w większości źródeł, a jednak ich relacje potwierdzają te fakty. Sick twierdzi, że między 15 a 20 października doszło do serii spotkań w Paryżu. Relacje z tych spotkań są rozbieżne, ale wiele elementów się zgadza. Po pierwsze, kluczowym uczestnikiem był William Casey, szef kampanii Reagana. Po drugie, Irańczycy zgodzili się nie wypuszczać zakładników przed dniem wyborów 4 listopada. Po trzecie, w zamian Izrael miał być kanałem przerzutowym dla broni i części zamiennych. Co najmniej 5 źródeł twierdziło, że George Bush był obecny co najmniej na jednym spotkaniu. 3 źródła mówią, że go tam widziały. Bush zaprzeczył, że był w Paryżu. Natychmiast po spotkaniach Iran publicznie zmienił swoją postawę w negocjacjach z administracją Cartera, rezygnując ze sprzętu wojskowego. Sick twierdzi, że między 21 a 23 października Izrael wysłał do Iranu samolot pełen opon do myśliwców F-4, naruszając amerykańskie embargo i nie informując o tym Waszyngtonu. Doszło do śledztwa prowadzonego przez Kongres. Przeprowadzono je rażąco niedbale. Nie zadano wielu pytań. Na wiele nie odpowiedziano. W 1991 roku Komisja Kongresu pod przewodnictwem demokratycznego kongresmena Lee Hamiltona oświadczyła, że nie ma dowodów łączących zespół Reagana z opóźnieniem uwolnienia zakładników. W 2 artykułach, które się wtedy ukazały, nie podnosi się zarzutów październikowej niespodzianki. Sick mówi, że jeden z zakładników po wysłuchaniu dowodów powiedział: nie chcę w to wierzyć. Jakakolwiek prawda zawiera się w tej książce, niepodważalne jest, że ten temat stanowi koniec kariery dziennikarzy szukających pracy w mediach. Gdy się czyta, co w swoich późniejszych wspomnieniach musieli mówić zakładnicy, gdy wnikliwie czyta się relacje prasowe, okazuje się, że irańscy strażnicy działali ze stoperami w ręku.
Czekali na właściwy moment, żeby wypuścić ich w pole zasięgu czekających na nich fotografów. Zgadza się pan, że wiadomością jest to, co się regularnie nadaje? A może ma pan inną definicję? Dobre pytanie. Bo jeśli coś się stało, a nikt o tym nie usłyszał, to czy to się stało? Czy świadomość faktu, że partia może oznajmić, że jakieś wydarzenie nigdy nie miało miejsca, nie jest bardziej przerażająca niż tortury i śmierć? Media otwierają listę, przynajmniej dla prawicy. Republikanie i prawica szkolą ludzi do pracy w mediach. Prawicowe fundacje finansują programy, dotują działalność mediów, które kreują rzeczywistość przyjazną poglądom zdecydowanej mniejszości. W roku 1971 Lewis Powell został nominowany przez Nixona na sędziego Sądu Najwyższego. Dwa miesiące wcześniej sporządził notatkę, w której wyrażał zaniepokojenie postawą konsumentów i postępowców, którzy zarażają społeczeństwo antykorporacyjnymi uprzedzeniami. Notatka krążyła wśród wielu przemysłowców. Jeden z nich, Joseph Kors, w 1972 roku wyłożył $250,000 na fundację Heritage. Tak zaczął się neokonserwatywny ruch mający na celu wpływanie na media. Od połowy lat 70. obserwujemy, jak konserwatywne fundacje wydają niemal wszystkie pieniądze na walkę ideologiczną. Rzetelne dziennikarstwo zależy od tego, skąd pochodzi wiadomość. Widzieliśmy powstawanie w Waszyngtonie tych fundacji i instytutów, jak American Enterprise Institute czy Heritage Foundation. Są to niezwykle dobrze finansowane grupy ludzi. Miliarder Richard Mellon Scaife finansuje wiele prawicowych zespołów doradców. On też zapłacił za projekt Arkansas, 4-letnie, wielomilionowe śledztwo w sprawie Clintona. Doradcom płaci się za tworzenie racjonalnych przesłanek dla z góry określonych ekonomicznych i politycznych sytuacji. Tak jak w byłym Związku Radzieckim. Wydaje się miliardy dolarów na przekonanie opinii publicznej, że jej interesy są zbieżne z interesami korporacji. Najpierw zatrudniają jakiegoś prawicowego eksperta z konserwatywnego American Enterprise Institute albo Cato Institute. Potem jednak zostaje tylko Cato Institute, a wkrótce jakiś analityk. Jeśli jesteś źródłem i masz wiedzę o układach handlowych, nominacjach sądowych albo ustawach podatkowych, które określają twój punkt widzenia, jeśli masz ludzi, którzy wyglądają na takich, co wiedzą, o czym mówią, jesteś w stanie wpływać na przekaz medialny. Powell wskazał telewizję komercyjną i sądownictwo jako obszary, na które należy mieć wpływ. Telewizja kształtuje umysły, sądownictwo wydaje wiele kluczowych decyzji. Nasze postrzeganie sądownictwa zawsze odbiegało od realizmu. Nie stosujemy do niego takich samych standardów dziennikarskich, jak do ciał ustawodawczych czy wykonawczych. O wiele mniej się o nim pisze. Gdyby Sąd Najwyższy zrobił dla Gora to, co dla Busha, to zapewniam, że napisałbym taką samą książkę pod tytułem Zdrada Ameryki. Pięciu członków Sądu Najwyższego popełniło jedno z największych przestępstw w historii Stanów, gdy zaprzestali ponownego liczenia głosów na Florydzie, odbierając wybór Amerykanom i dając go Bushowi. W świecie prawa tych pięciu sędziów powinno trafić za kraty. Jednak media nie chcą nawet wspominać o tej sprawie. Jasno powiedzieli, że wybory się skończyły, więc zajmują się innymi sprawami. Nie chcę bronić Clintona, ale trzeba zauważyć, że to te same media, które ścigały go
nie dzień po dniu, nie tydzień po tygodniu, ale przez całe lata. Tych pięciu sędziów to gorliwi federaliści. Ciągle powtarzają, że pozwolili sądom stanowym interpretować prawo stanowe. 8 grudnia Sąd Najwyższy Florydy nakazał ręczne liczenie głosów, które rozpoczęło się następnego dnia rano. Przewaga Busha skurczyła się do 154 głosów. Po południu sędzia Antonin Scalia, wsparty czterema innymi sędziami, zarządza natychmiastowe wstrzymanie liczenia, bo, jak można wywnioskować, mogłoby to wyrządzić nieodwracalne szkody Bushowi. Mimo że wynik wyborów nie był przesądzony, Scalia z góry zakładał zwycięstwo Busha, a dalsze liczenie głosów było dla niego zagrożeniem. To jasno dowodzi, że ci sędziowie próbowali pomóc Bushowi w zwycięstwie. Amerykanie mają wierzyć, że wszyscy sędziowie są święci, apolityczni i nie podlega to dyskusji. Żona sędziego Clarence'a Thomasa pracuje dla Fundacji Heritage, bardzo konserwatywnego waszyngtońskiego zespołu doradców, który pomagał Bushowi w przejmowaniu władzy. Nie patrzymy na ich finanse ani wyjazdy na konferencje sponsorowane przez ideologiczne grupy, które chcą, żeby orzekali w określony sposób. Wieczór wyborczy 7 listopada Sandra O'Connor spędziła na przyjęciu w Waszyngtonie z mężem Johnem, prawnikiem. O 20 w telewizji pojawia się Dan Rather i ogłasza, że na Florydzie chyba wygra Al Gore. Connor wykrzykuje: to okropne. Była wściekła. Wall Street Journal znalazł trzy osoby, które to poświadczyły. Newsweek znalazł dwie. Oba pisma poprosiły Sandrę O'Connor o komentarz. Odmówiła. Nazywa się to konfliktem interesów. Po wyborach w roku 2000 George W. Bush zatrudnił w swojej administracji syna sędziego Scalia, Eugene'a, oraz córkę sędziego Rehnquista. Eugene Scalia uważany jest za jednego z najlepiej przygotowanych prawników kiedykolwiek nominowanych na to stanowisko. Związki, które łączą Scalia i prawnika Busha Teda Olsona, mają źródło w społeczności federalistycznej, grupie sędziowskiej blisko związanej z finansowanymi przez korporacje doradcami. Jej członkowie, jak sędzia Santel, odrzucają nadzór nad mediami. Konserwatywni sędziowie orzekli, że ograniczanie zasięgu koncernów medialnych narusza ich prawo do wolności słowa. Jeśli przeczytamy pierwszą poprawkę do Konstytucji, wynika z niej jasno, że prawo wolności słowa dotyczy obywateli. To nasze prawo. W latach 70. pojawiła się idea komercyjnej wolności słowa. To bardzo dziwne pojęcie, bo z ciał korporacyjnych robi osoby. To nie ludzie, nie można znaleźć nigdzie ich grobów. Niestety. Wypaczono sens pierwszej poprawki. Teraz jest to sposób, by pozwolić właścicielom mediów na robienie tego, co im się podoba, za pomocą tych mediów. Pierwsza poprawka stała się barierą, przez którą nie rozumiemy naszych obowiązków w demokracji. Wolność słowa w odniesieniu do mediów jest fundamentalnie nieproporcjonalnym prawem. Czy moje słowo jest jednakowo wolne jak słowo koncernu Warnera, który swoją platformą obejmuje świat? Ja jestem tylko jedną osobą. W dziwny sposób swoboda informowania opinii publicznej stała się wyłącznym prawem koncernów medialnych. Danie im prawa do swobody wypowiedzi było przewrotnym ruchem. Coś takiego zażarci konserwatyści uchwalili już w latach 40.
Za Clintona od nowa po cichu uchwalono prawa dotyczące nadawców. W przypadku radia wszystkie przepisy dosłownie wykreślono. Małe stacje wykupiono. Firmy jak na przykład Clear Channel zamiast kilku miały teraz ponad 1000 stacji. Stało się jednak coś jeszcze. Za czasów Reagana w 1987 roku wyeliminowano doktrynę sprawiedliwości. Nadawcy nie musieli już prezentować przeciwnych poglądów. To właśnie dlatego w całym kraju przewagę mają stacje prawicowe. Wiceszef Clear Channel, Tom Hicks, kupił w 1998 roku drużynę Texas Rangers. Ta transakcja uczyniła z Busha multimilionera. Clear Channel zabronił nadawać piosenki Dixie Chicks, bo liderka grupy skrytykowała zapędy wojenne prezydenta. Tydzień temu zadzwonił do mnie znany rockman, żeby podziękować mi za antywojenne przemówienie. Po chwili mówi, że sam nie mógł tego powiedzieć, bo obawia się reakcji Clear Channel. Oni promują nasze koncerty, mówi. Mają większość stacji, które grają naszą muzykę. Nie mogę wystąpić przeciwko tej wojnie. Ustawa telekomunikacyjna z roku 1996. Dlaczego nie dowiedzieliśmy się więcej o tej ustawie przed jej uchwaleniem? A kto miał o niej mówić? Media? Według Billa Moyersa w czasie senackiej debaty senator John McCain powiedział: nie zobaczycie tego w żadnej telewizji, ani nie usłyszycie o tym w żadnej stacji radiowej. Trzy największe sieci informacyjne nadały łącznie 19 minut relacji z uchwalenia prawa telekomunikacyjnego w ciągu 9 miesięcy. Gdy konsumenci zrzeszeni Federacji Konsumentów Ameryki otrzymali pieniądze od firmy telekomunikacyjnej przeciwnej ustawie, spróbowali wykupić w CNN 30-sekundowy spot mówiący o tym, że skoncentrowanie władzy w rękach kilku koncernów spowoduje podniesienie opłat za telewizję kablową i rozmowy telefoniczne. CNN nie zgodziła się. Nie pozwolili tym ludziom nawet kupić sobie możliwości powiedzenia o tym. Za każdym razem, gdy pojawia się nowa technologia, kilka firm przejmuje nad nią kontrolę. Czy tak się stanie z internetem? Do tej pory internetem rządził system wymagający otwartego dostępu. Popularnym nośnikiem internetu komutowanego była otwarta sieć telefoniczna. Każdy może mieć stronę internetową, każdy może przesyłać co chce, a różne kompanie konkurują o możliwość dostarczania tej usługi. Dostęp otwarty zastępowany jest teraz przez dostęp ograniczony. Powody kontrolowania internetu, które będą przedstawiane: terroryzm, spam, pornografia, obawa przed kradzieżą danych, wygoda i bezpieczeństwo. Powody, dla których warto się nad tym zastanowić. Internet, w którym anonimowość będzie bezprawna, każdy grosz rozliczony. Wszystkie transakcje będą opodatkowane. Wszystko, co czytasz, widzisz, słyszysz albo przekazujesz łącznie z miejscem twojego pobytu, będzie znane. Siedząc we wnęce, Winston znajdował się poza polem widzenia teleekranu. Wciąż oczywiście było go słychać, George Orwell. Więc takie firmy jak AOL, Time Warner, Comsat czy Charter są przeciwko otwartemu dostępowi. Mówią, że my chcemy kontrolować dostarczanie internetu. Internauci nie zrozumieją, co mają, dopóki tego nie stracą. Steve Levy. W latach 70. wielu ludzi sądziło, że lekiem na wszystko jest kablówka.
Teraz uważa się, że sieć rozwiąże każdy problem. Będziemy mieli boisko, gdzie nowe strony będą współzawodniczyć ze stronami Disneya albo Murdocha. Nic z tego. Wiecie, że jednym z mitów naszego społeczeństwa jest konkurencja. Słyszeliście o tym? To rodzaj pożywki, którą nas karmią. W istocie kluczem do systemu jest mordercze współzawodnictwo. W mediach i wszędzie indziej widać, że firm jest coraz mniej. Największe wykupują najmniejsze. Chcą być jeszcze większe i utrudniają nowym wejście na rynek. Bo jak już ma się parę firm dominujących branży, zdolność nowej firmy do wejścia na dany rynek jest niemal żadna. Jest wiele sposobów, żeby programy informacyjne przynosiły zysk. I nie sprzyja to lepszej ich jakości. Jeśli zapytacie dziennikarza, czy interesuje go prawda, odpowie, że oczywiście tak. Na konferencjach dla dziennikarzy wszyscy poszukują prawdy. Sęk w tym, że wstępu prawdzie bronią nie dziennikarze, ale właściciele i usługujący im naczelni. Oni decydują, co pójdzie, co warto reklamować. Obserwują liczby i oby były jak najwyższe. W sumie opieramy nasze relacje na tym, czy dzień jest dobry, czy zły. Chciałbym, żebyśmy nie musieli opierać się tak bardzo na liczbach, żebyśmy mogli oprzeć naszą pracę na czymś innym. Niestety obecny klimat nam nie sprzyja. Patrzysz na nowych dyrektorów, bo to oni są do odstrzału. Ich pozycja jest mocno niepewna. To nie informacje, tylko marketing. Pierwsze słyszę, żeby robić program informacyjny na podstawie demografii. Może i jestem wariatem, ale dawajcie informacje. Prowadzi się śledztwo, bo ktoś kłamie lub jakiś temat tego wymaga. Nie robi się tego, bo jakiejś grupie się to spodoba. To głupota. To podstawowy temat wielkich lamentów, jakie obserwujemy. Dziennikarze są zbulwersowani, że służba publiczna, do której przyszli, stała się działalnością komercyjną. James Fellows w swojej książce Breaking the News określa ekspertów mianem znakomitości mówiących nam, co mamy myśleć. Howard Kurtz, CNN, powiedział: kultura informacji zlała się z efekciarską rozrywką, skutkując wielkim i sprzecznym potokiem nagłówków i szumu. Margaret Carlson z Time Magazine stwierdziła: producenci chcą ludzi, którzy mówią uczenie, ale nie komplikują problemu zbytnią wiedzą, jak ja. Jeff Greenfield z CNN powiedział: płacą nam za siedzenie. Pokazywanie twarzy przekłada się na duże pieniądze z wykładów. Brian Lamb, C-SPAN, twierdzi, że od 20 lat wszyscy w Waszyngtonie robią wszystko dla pieniędzy. George Will powiedział, że przy odpowiednim doborze publiczności można dawać za każdym razem ten sam wykład. McLaughlin mówi, że trzeba wyjść na drogę, gdzie widać cały wachlarz poglądów branżowego zrzeszenia producentów. Wykłady zazwyczaj organizowane są dla producentów i biznesmenów, a płacą za nie korporacje. Eufemizm, słowo lub zwrot zastępczy użyty w intencji złagodzenia wyrażeń nieprzyjemnych lub drastycznych. Sednem prowadzenia polityki uwsteczniającej, jak likwidacja zasiłków czy przepisów o ochronie środowiska, jest nadanie jej nowej nazwy, która będzie sugerować coś odwrotnego. Więc jeśli chcesz pozbyć się przepisów o ochronie środowiska, nazywasz swój zespół strażnikami środowiska. Tak nazywa się grupa ludzi próbująca zlikwidować te przepisy. Inicjatywa Czyste Niebo. Ustawa Pomóż Ameryce Głosować, w skrócie HAWA. HAWA nie wymaga papierowej dokumentacji głosowania. Dwie prywatne firmy, ES&S oraz Diebold, zliczają 80% głosów. Dyrektorzy wykonawczy tych dwóch niezależnych firm są braćmi, Bob i Todd Urosewicz. A może przydałaby się ustawa Pomóż Ameryce Liczyć Głosy? Gdy Reagan zawetował doktrynę sprawiedliwości, powiedział, że była ona niezgodna z tradycją niezależnego dziennikarstwa.
Tak Orwell nazwałby politycznie eufemistyczny język, którego używają i politycy, i prezenterzy wiadomości. Żyjemy w czasach, gdy media przyzwyczajone są do akceptowania tego, co się im narzuca. Nie podają już wiadomości. Czy kłamstwa mogą przybrać postać prawdy? Winston miał w Ministerstwie Prawdy przyjaciela o imieniu Syme, który był tego pewien. Jego praca polegała na ograniczaniu myśli poprzez eliminację słów, które umożliwiały prawdziwe myślenie. Zostawało tylko dobro i zło. Wszystko, co reprezentował Wielki Brat, było dobre. Wszystko, co mu się sprzeciwiało, było złe. Jak tłumaczył Syme, klimat myśli ulegnie zmianie. Nie będzie myśli. Ortodoksja oznacza brak myślenia. Zdaniem Winstona, Syme'a czeka ewaporacja. Jest zbyt inteligentny, widzi wszystko zbyt wyraźnie i mówi zbyt jasno. Pewnego dnia zniknie. 175 tysięcy głosów na Florydzie nie policzono. Jednak liczba głosów niepoliczonych była wprost proporcjonalna do czarnych mieszkańców danego okręgu. Jak to się stało, że w Gadsden, gdzie 57% liczby mieszkańców stanowią czarni, nie policzono jednego na 8 głosów? A w białych okręgach tylko jeden na 200 głosów był nieważny. Byłem na Florydzie, w okręgu Leon. Wszyscy patrzyli na karty do głosowania, a potem tworzy się wrażenie, że liczenie głosów na Florydzie to jakaś wielka sprawa. Większość Florydy głosuje za pomocą kart, które odczytuje maszyna. Jak na egzaminie, zaznacza się ołówkiem, a czytnik odczytuje odpowiedź. W biurze kierownika stała treningowa maszynka do głosowania. Wyjąłem swoją niby kartę do głosowania i zagłosowałem na Nadera i na Buchanana. Włożyłem kartę z tymi dwoma nazwiskami do maszyny. Cofnęła ją. Drugi raz to samo. Moment, ja chcę głosować, a ona nie przyjmuje karty. Kierownik powiedział, że nie przyjmie, bo zaznaczyłem dwóch kandydatów. Jak to, tyle głosów unieważniono w Gadsden, ale Leon jest okręgiem białych. Facet powiedział, że w maszynce jest taki przełącznik i w czarnych okręgach te same maszyny ustawiono na przyjmowanie błędnych głosów. Jeśli ktoś popełnił błąd, co jest dość częste na papierowych kartach, na przykład zamiast zaczerniania kwadracika bierze się go w kółko, taki głos był przyjęty, ale potem unieważniony. W białych okręgach maszyny ustawiono na odrzucanie nieważnych głosów. Dostawało się nową kartę i głosowało jeszcze raz. A przegrani i tak są Amerykanie, niezależnie od poglądów politycznych, bo wszyscy mamy prawo do osoby, która faktycznie wygrała wybory. Mamy prawo do sprawiedliwego podliczenia. Helen Thomas, dziekan White House Reporters, miała powiedzieć, że Bush to najgorszy prezydent, jakim się zajmowała. Na poprzedzającej wojnę konferencji Busha nie pozwolono jej zadawać pytań. Zniknęła. W tym kraju wieje mroźny wiatr. Biały Dom wysyła poprzez radio i telewizję sygnał. Jeśli będziecie stawiać się tej administracji, będą kłopoty. W czerwcu 2003 roku pojawiła się plotka, że żona ambasadora Josepha Wilsona miała być agentką CIA. Wilson wcześniej ujawnił, że twierdzenia Białego Domu w sprawie irackiego uranu są fałszywe. W ciągu ostatnich lat koncerny medialne i polityka połączyły się w nowy sposób.
Murdoch to błyskotliwy facet, który ma olbrzymi, negatywny wpływ na kulturę i media w Stanach Zjednoczonych i na świecie. To samo robi w Anglii i w Stanach. Apeluje do klasy robotniczej i przeciąga ich na prawo. Przemocą, odnoszeniem się do patriotyzmu, tanią sensacją. Doceniam, że telewizja Fox jest pierwszą dużą siecią, która nie stwarza żadnych pozorów, bo CBS i NBC ciągle stwarzają pozory obiektywizmu. Siecią Fox Murdocha zarządza Roger Ailes, telewizyjny producent wykonawczy Nixona. Ailes był też konsultantem Reagana i pierwszego Busha. Tony Snow, gospodarz jednego z programów, pisał dla Busha przemowy. Prezenter Britt Hume pisał do ultrakonserwatywnego pisma American Spectator. Wyrażenie sprawiedliwy i zrównoważony powtarzane jest jak mantra. Goebbels powiedział, jeśli wystarczająco często powtórzysz kłamstwo, ludzie w nie uwierzą. Wszystkie ich talk showy kontrolują skrajnie prawicowi republikanie. Dla prawego skrzydła partii republikańskiej jest to linia frontu. John Ellis, szef działu wyborczego telewizji Fox, kuzyn braci Bush. Warto zauważyć, że w dniu wyborów pierwszą siecią, która poinformowała o zwycięstwie Busha, była Fox. I to John Ellis dokonał obliczeń i postanowił, że powinni to ogłosić. Nie tylko Fox, ale także General Electric runął mur między dziennikarstwem a polityką. Według Reutera, były szef General Electric, Jack Welch, przyszedł do NBC i nalegał, by ogłosić Busha zwycięzcą wyborów. System monitoringu cały czas go nagrywał. NBC odmówiła zwrotu tej taśmy, pomimo wielu próśb kongresmena Henry'ego Waxmana. Prezes NBC twierdził, że oddanie taśmy zakłóci pracę redakcyjną. Waxman odpowiedział, że pan Welch nie jest dziennikarzem. Teraz wiemy, badania to pokazują, że przegrali. Gdyby głosowanie było uczciwe, nie mieliby władzy. Obwieszczenie zwycięstwa George'a Busha uderzało w scenariusze powtórnego liczenia głosów. Od tej pory pobrzmiewał już tylko zwycięski ton. Chris Matthews, O'Reilly, Brian Lamb, wszyscy pytali tylko, kiedy Gore się podda. Kolejny desperacki krok Gora. Przy założeniu, że Bush wygrał, Gore szukał tylko kruczków prawnych. Ironiczne jest to, że gdy media korporacyjne przesunęły się na prawo, wszechobecne stały się zarzuty o liberalizm. Takie wrażenie tworzą republikańscy eksperci, którzy polaryzują opinię publiczną i wyśmiewają każdego, kto się z nimi nie zgadza. Niektóre tematy znikają, inne ciągną się w nieskończoność. W zamian Murdoch dostaje swoją deregulację. Konserwatywny ekspert Bill Salmon w swojej książce opisuje, jak Gore próbował ukraść zwycięstwo w wyborach. Dowiedziałem się, że za wydaniem tej książki stoją lobbyści i eksperci, więc postanowiłem ich nagrać. Zabawne, bo tacy zakulisowi gracze nie lubią być nagrywani. Nie wolno filmować budynku bez pozwolenia. Gdy dzięki wysiłkom Fundacji Hoovera, Heritage i innych, prawica ma coraz większe udziały w kulturze medialnej, ten mit staje się coraz bardziej użyteczny. Można zastraszyć osoby umiarkowane, niezbyt liberalne, każdego, kto nie był pracującym w mediach prawicowcem, poprzez ciągłe ataki i oskarżenia o liberalne nastawienie, albo oskarżeniem ich o brak patriotyzmu.
Nie ma już dyskusji, że media informacyjne są ostre dla Republikanów, a łagodne dla Kennedy'ego albo Nadera. Obecna dyskusja jest groteskowa. Obecna dyskusja po prostu od nowa definiuje lewicę i prawicę, całkowicie zapominając o problemach klasowych, centralnych problemach władzy korporacyjnej. Media nie poruszają problemu rosnącej niesprawiedliwości między bogatymi i biednymi, nie mówią o zaniku klasy średniej. Można wyliczać bez końca. Nie ma dowodu na to, że media są nastawione liberalnie. To stereotyp powszechny wśród samych dziennikarzy, z których wielu być może jest liberałami, do tej pory pewnie centrystami. Jednak ich poglądy osobiste nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje w telewizji. Winston Smith pracował w Ministerstwie Prawdy. Jego praca polegała na zmienianiu dawnych wiadomości, tak, żeby prawdy wygodnej dla władzy nie można było podważyć. Jedno z najbardziej niepokojących zachowań mediów relacjonujących wybory w roku 2000 widzieliśmy rok później. Konsorcjum złożone z dużych organizacji informacyjnych wynajęło renomowane Narodowe Centrum Badania Opinii Społecznej do przejrzenia 170 tysięcy niepoliczonych głosów. Centrum nie pozwolono opisać wyników, zrobiły to koncerny medialne. Najgorsze jest to, że ukryły prawdę, wypaczając sens postanowienia Sądu Najwyższego Florydy, który wezwał do policzenia wszystkich głosów, gdzie zamiar głosującego był jasny. Według Palasta, który obserwował pracę centrum, jeden z liczących powiedział, że wyniki krzyczą prosto w twarz. Skoro ktoś zakreślił Gora, to na kogo głosował? Konsorcjum nie skomentowało wykluczenia dziesiątków tysięcy wyraźnie zaznaczonych kart, co ujawniło centrum. Zamiast tego zadowoliło się analizą, według której Bush zachowałby prowadzenie, tylko gdyby nie osiągnięto minimum głosów. W grudniu 2000 roku prowadzący program spotkania z prasą, Tim Russett, powiedział: koniec z Florydą. Zarząd przeszedł na emeryturę. To był koniec relacji o ponownym liczeniu głosów na Florydzie, a Sąd Najwyższy nakazał wstrzymanie liczenia. Gdyby takie wybory odbyły się w Nikaragui i wygrali sandyniści, ci sami ludzie, którzy wygrali wybory u nas, domagaliby się ataku na Nikaraguę i oskarżenia tych, którzy zaprogramowali te wybory, o zbrodnie wojenne. Oni wiedzą, że nie mają mandatu społecznego. Wiedzą, że ukradli to zwycięstwo i sfałszowali wybory, odbierając głos Afroamerykanom. Ale skoro upadli już tak nisko, żeby ukraść Biały Dom, to co jeszcze mogą zrobić? Do czego są zdolni? To bym chciał wiedzieć. To, co mamy, to nie promienna demokracja. Mamy do czynienia z mrocznym cieniem totalitaryzmu, despotyzmu i faszyzmu. Winston nabrał przekonania, że Sejma czeka ewaporacja, jest zbyt inteligentny, widzi wszystko zbyt wyraźnie. George Orwell. Water News Service, która ogłosiła Gora zwycięzcą na Florydzie, wykorzystana została ponownie w wyborach do kongresu w roku 2002. Nagle okazało się, że sondaże prowadzone zaraz po głosowaniu są niewiarygodne. Ze strony głównych mediów płynęły mgliste wyjaśnienia. Jak się okazało, Water News Service należała do wielkich sieci. Według mnie mieli rację, gdy ogłosili, że na Florydzie wygrał Gore. Przewidywali ponad 7-procentową przewagę, czyli ponad 300 tysięcy głosów. Oświadczenie stacji CNN-CBS. W ciągu wielu lat prowadzenia przez nas badań wyborczych nigdy nie zdarzyło się, by zmienił się lider wyścigu, na którego temat mieliśmy aż tyle danych. Water News Service musiała więc zniknąć. Witamy w komputerowym głosowaniu.
bez śladów na papierze. Diebold utrzymuje, że jego oprogramowanie, czyli wskazówki, które mówią komputerowi, jak zestawiać głosy, jest zastrzeżone, bo to tajemnica handlowa. Walden Odell, dyrektor generalny Diebold, w sierpniu 2003 powiedział: obiecałem pomóc stanowi Ohio w dostarczeniu jego głosów elektorskich prezydentowi. Wymagano od nich jedynie prymitywnego patriotyzmu. George Orwell. Wszyscy pamiętają Wielkiego Brata z roku 1984. Jest jednak jeszcze druga część tej historii. Przywódca zdał sobie sprawę, że potrzebna nam wojna, by ludzie ze strachu zrzekali się swoich praw. Co się dzieje, gdy grupa ludzi ma potęgę mediów zdolną do redefiniowania zasad? 25 września 2002 roku, gdy Stany Zjednoczone ruszyły na wojnę, głos zabrali krewni ofiar 11 września. Tej konferencji prasowej nie było w wiadomościach. Mój brat pracował na 95. piętrze północnej wieży WTC i zginął 11 września. Najtrudniejszą w życiu rzeczą było wyjaśnienie moim rodzicom, że nie zobaczą już swojego najstarszego syna. Nie ma bardziej lub mniej ważnych ofiar przemocy wojennej, a więc śmierć mojego brata, który w oczach fanatyka był tylko cywilną ofiarą wojny, jest ani mniej, ani bardziej ważna od takiej samej ofiary w Iraku. Te ofiary są jednakowe. Zapraszam do siebie ludzi, którzy wiodą nas w ten niebezpieczny czas. Urodziny mojego brata są przed samym Bożym Narodzeniem. Zobaczą, jak to jest być z rodziną dotkniętą wojną i terroryzmem. Jesteśmy przekonani, że ten jednostronny akt agresji tylko podsyci antyamerykańskie nastroje wśród arabskich społeczności Bliskiego Wschodu i popchnie fanatyków do kolejnych zbrodni, takich jak ta z 11 września. Oni mówią Ameryce: hej, nie bierzcie tego jako podstawy do wypowiadania wojny. Bez różnicy zdań nie ma demokracji, tylko dyktatura. To właśnie płynie z Białego Domu. Oceania jest w stanie wojny ze Wschód-Azją, zawsze była. W powieści nie zawsze tak było, wręcz odwrotnie. Oceania i Wschód-Azja były sojusznikami przeciw Eurazji. Jednak interes partii rządzącej wymaga, by wszyscy myśleli, że zawsze było tak jak teraz. Czym różni się to od ciągłego powtarzania przez Busha, że Hussein zagazował swoich własnych obywateli w 1988 roku? Stany miały wiedzę na temat broni chemicznej, wiedziały, że zagazował tych ludzi i nie protestowały. Hussein był pupilkiem Reagana i Busha seniora. Najbardziej zadziwia mnie dziś powszechność kłamstwa. Uczymy, jak odkręcać sytuację. Pamiętam, że odwracanie kota ogonem nazywaliśmy w tym kraju kłamstwem. Teraz jest to ratowanie sytuacji. Studiujemy różne techniki tych działań, podziwiamy je. Jak wymyślić jakąś bzdurę i sprawić, żeby nie umarła przez 24 godziny? A później przybijają sobie piątki, bo dali popalić drugiej stronie, czy to innej partii, czy innemu kandydatowi, czy innej firmie. Public relations rządzą tym społeczeństwem. PR jest wszystkim. Październikowa niespodzianka, zarzut zdrada, dowody mit. Murdoch powiększa swoje imperium zgodą na zakup DirecTV. Zamiast kosztów biblioteka obcina godziny pracy. Zasada była prosta, wymagała jedynie zwycięstw nad własną pamięcią. George Orwell. Tak planuje się przekaz medialny. Deficyt budżetowy jest zły, deficyt budżetowy jest dobry. Osama Bin Laden, poszukiwany żywy lub martwy. Zapomnijcie o Osamie. Chodzi o Saddama i jego broń atomową. Jego broń chemiczną. Gdzie jest ta broń? Nie chodzi o broń, tylko o demokrację w Iraku.
Gdzie jest Osama Bin Laden? Gdzie jest Ken Lay? A kogo to obchodzi? Chodzi o Martę Stewart. Mój sąsiad ma taką naklejkę na zderzaku. Prowadzisz, jakbyś go ukradł. Oto odpowiedź. Prowadzisz, jakbyś go ukradł. Prowadzą tę demokrację, jakby ją ukradli. Czerwca 2003 roku Komisja Łączności przegłosowała złagodzenie prawa własnościowego. Oto ich słowa. Członek komisji Michael Copps. Absolutnie nie zgadzam się z tą decyzją, gdyż dziś Federalna Komisja Łączności zapewniła amerykańskiej elicie medialnej niedopuszczalny poziom wpływu na informacje, od której zależy nasze społeczeństwo i demokracja. Zasadne jest pytanie, czy kilka korporacji stanie się wzmocnionym kontrolerem dialogu społecznego, muzyki, rozrywki, informacji oraz tego, co nasze rodziny oglądają, czytają i czego słuchają. Deregulacja rynku radiowego dała nam potężną i ważną lekcję. Gdy Kongres i Komisja zlikwidowały ochronę przed koncentracją stacji radiowych, czekały nas znaczące i nieprzewidziane konsekwencje. Ucierpiał pluralizm programowy. Jednorodna muzyka i programy wyparły lokalne talenty. Lokalnym twórcom trudno było wejść na antenę. Współzawodnictwo przestało istnieć, gdyż kilka koncernów wykupiło każdą stację na rynku. To doświadczenie powinno skłonić nas do przemyślenia decyzji w sprawie telewizji i prasy. Troska o spadek poziomu zawartości przekazu nie usprawiedliwia manipulowania wyborem odbiorcy. Spadek poziomu to sposób, w jaki elity mówią o programach, których nie lubią. Decyzja ta pozwala ogromnym kompaniom medialnym na wykupywanie lokalnych gazet i wywieranie wpływu na społeczność poprzez 3 stacje telewizyjne, 8 stacji radiowych, telewizji kablowej oraz już monopolistycznej gazety. Decyzja ta pozwala też sieciom telewizyjnym na wykupywanie lokalnych stacji, żeby zdobyć 80-90% widzów. A gdzie zalety decentralizacji, różnorodności i konkurencji? Ja widzę centralizację, a nie lokalność. Jednorodność, a nie różnorodność. Monopol i oligopol, a nie konkurencję. Przekleństwem pierwszej poprawki byłoby regulowanie własności mediów, by kierować klientów w kierunku innych programów. 90% głównych kanałów kablowych jest własnością tych samych gigantów, którzy mają sieci telewizyjne i kablowe. Więcej kanałów to wspaniała sprawa, ale gdy wszystkie należą do tych samych ludzi, telewizja kablowa nie wspiera lokalności, różnorodności i konkurencji. A ci, którzy wierzą, że uchroni nas przed tym tylko internet, niech wiedzą, że dominujące źródła wiadomości w internecie kontrolowane są przez te same ośrodki, które kontrolują radio, telewizję i prasę. Nie przyłożę ręki do czegoś, co będzie dyktować Amerykanom, co mają oglądać, czego słuchać, co myśleć. Z taką reakcją opinii publicznej jeszcze komisja nie miała do czynienia. Z niemal 750 tysięcy opinii, niemal wszystkie były przeciwne konsolidacji mediów. Ponad 99,9%. Głosowanie. Członkowie komisji głosujący za, proszeni są o podniesienie ręki. Ci, którzy są przeciwko. Wniosek przeszedł. Dziękuję. To wszystko. Prawna regulacja mediów to koniec demokracji. Prawna regulacja mediów to koniec demokracji. Jednak to nie był jeszcze koniec. W Senacie doszło do bezprecedensowego dwupartyjnego powstania. Lista dobrze zorganizowanych osób i organizacji przeciwnych ustawie o własności mediów jest bardzo dziwna. Walter Cronkite, William Sapphire, Krajowy Związek Myślistwa, Konferencja Biskupów Katolickich, Krajowa Organizacja Kobiet,
senator Jesse Helms. W teorii deregulacja jest dobra, ale nie zawsze należy iść w jej kierunku. Ostatnią rzeczą, jakiej nam trzeba w cieniu największych skandali korporacyjnych w historii, jest nieskuteczne prawo. To jasne, że w tym wypadku prawo służy wielkim interesom kosztem interesu publicznego. Czyż nie jest faktem, że waszą decyzję najbardziej świętują wielkie koncerny medialne? Nie mam pojęcia, kto świętuje naszą decyzję. Nie? Czy to żart? Mówicie o drobnych zmianach. Chyba jednak nie są tak drobne, skoro w niemal 200 miastach gazety będą zdolne wykupić stacje telewizyjne. Mówicie, że ustawa będzie promować konkurencję. Bzdura, wcale tak nie będzie. Mówicie, że będzie mniej fuzji i przejęć firm. Przecież to stawianie logiki na głowie. I mówicie, że tak wam kazał sąd. Nieprawda. Jest taki stary dowcip. Komu uwierzysz, mnie czy swoim oczom? Pani Abernathy, powiedziała pani, że w sprawie konsolidacji ulegliśmy irracjonalnym obawom zamiast twardym faktom. Czy w przypadku konsolidacji, zwłaszcza w ostatnich latach, widzi pani jakieś dowody na to, że czujemy przed nią irracjonalny strach? Należy zrównoważyć przywileje wynikające z pierwszej poprawki dla posiadaczy licencji z prawem społeczeństwa do różnorodności i konkurencji. 16 września 2003 Senat większością głosów uchylił wszystkie przepisy Komisji Łączności. Walka trwa. Ojcowie założyciele nie przewidzieli ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej, którą mamy. Nie przewidzieli też wypaczenia sensu pierwszej poprawki, z którym się stykamy od lat 70. Musimy na nowo spojrzeć na ten termin. Co oni mieli na myśli? O czym mówili? Na pewno nie chodziło im o wolność słowa ogólnopaństwowych korporacji, bo w XVIII wieku takich nie było. Oni mieli na myśli obywateli państwa demokratycznego. Obywatele mają wynikające z pierwszej poprawki prawo do różnorodnych i przeciwnych poglądów. Reforma mediów jest niezbędna. To sprawa najważniejsza. Jeśli nie będzie mediów, w których możemy się wypowiedzieć, to po nas. Jesteśmy załatwieni. Potrzebny jest nam ruch antymonopolowy. To skomplikowana rzecz, wymagająca przemyślenia ustawy antymonopolowej. Musimy zrozumieć, że mediom należy się przyglądać nie z powodów ekonomicznych, ale dlatego, że zawartość przekazu informacyjnego zaburzona jest przez wielkie interesy komercyjne. Epilog. Michael Powell zrezygnował z przewodniczenia Komisji Łączności. GNBC kupiło Vivendi Universal. W wyborach 2004 roku największe sieci zatrudniły Edison Media Research i Mitowski International do przeprowadzenia sondaży wśród osób opuszczających punkty wyborcze. Przez cały dzień sondaże wskazywały na 3% zwycięstwo Kerry'ego. Po oficjalnym przeliczeniu głosu wygrał Bush z przewagą 2,5%. Różnica sięgnęła więc 5,5%, czyli 8 milionów głosów. Media przemilczały te wyniki. Jak na ironię, zajęły się wstępnymi sondażami na Ukrainie, obierając je za podstawę do kwestionowania wyników ostatecznych. Dnia 19 stycznia 2005 roku Edison i Mitowski ujawniły raport z przeprowadzonych sondaży, który w dniu zaprzysiężenia opublikował New York Times. Page A14.
Raport został przeanalizowany przez zespół naukowców i statystyków z kilku uniwersytetów. Cytat: Edison i Mitowski zakładają poprawność wyniku wyborów, którą podważają ich dane. Ankieterzy przypuszczają, że być może więcej wyborców Kerry'ego odpowiedziało na ankiety. Nigdzie jednak nie ma danych, które wskazywałyby, że wyborcy Kerry'ego chętniej współpracowali z ankieterami niż wyborcy Busha, wręcz przeciwnie. W obliczu licznych nieprawidłowości podczas głosowania w Ohio, kongresman John Conyers wszczął śledztwo, które rodzi jeszcze więcej pytań. Skierował też list do mediów, którym poprosił o surowe dane sondażowe. Mam nadzieję, że media także zrozumieją, jak ważne jest udostępnienie wszelkich informacji w tej kwestii. Do dnia dzisiejszego sieci telewizyjne nie zgodziły się na udostępnienie tych danych. Coś jest nie tak, mówimy tu przecież o wolnym świecie. John Zogby, ankieter. Jeśli coś się stało, ale nikt o tym nie słyszy, czy stało się to naprawdę? Niektórzy dziennikarze porównują George'a W. Busha do Ronalda Reagana. Przypomniał mi się wywiad z 1980 roku na temat zakładników. Jak często ważne doniesienia umykają pamięci społecznej, gdy kłamstwo staje się prawdą. Pojawił się jednak promyk nadziei. Większość rządów nie wie, jak ograniczyć dostęp do internetu. Nie wiedzą też, jak blokować w internecie niewygodne lub wrogie im informacje. Przynajmniej na razie tego nie wiedzą. Czy historia się powtórzy? Czy opinia publiczna dowie się o zagrożeniu wiszącym nad internetem, nim będzie za późno? Musimy zachować czujność. Nie jest tak, że możemy iść naprzód i robić, co nam się podoba. To nie takie proste. Internet to coś nowego. Jest tyle rzeczy, o których nie wiemy i nikt nie wie. Dopóki nie będzie całkowitej jasności, gdy będą pojawiać się nieznane elementy, ja będę wykorzystywał go do maksimum. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia i montaż Robert Kane, Papas. Charles Lewis, były dziennikarz śledczy stacji ABC News i programu stacji CBS 60 Minut. Robert W. McChesney, profesor łączności na Uniwersytecie Illinois, autor 7 książek o mediach. Mark Crispin Miller, profesor medioznawstwa na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie bada stosunki właścicielskie w mediach. Kongresman Bernie Sanders, niezależny członek Amerykańskiej Izby Reprezentantów z Vermont. Vincent Bugliosi, były prokurator z Los Angeles. Jego książka Zdrada Ameryki trafiła na listy bestsellerów. Greg Palast, dziennikarz śledczy telewizji BBC. Jeff Cohen, założyciel organizacji Uczciwość i Dokładność w Dziennikarstwie. Michael Moore, reżyser filmu Fahrenheit 9/11. Danny Schechter, producent telewizyjny, autor książki Im więcej oglądasz, tym mniej wiesz. John Nichols pisze dla Nation, jest autorem książki To media idiotą. Aurora Wallace, profesor studiów nad komunikacją na Uniwersytecie Nowojorskim. Jeff Chester, szef grupy broniącej prawa do internetu.
Mark Lloyd, były reporter NBC i CNN, profesor na MIT. Opracowanie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Krzysztof Uliszewski. Fragmenty powieści George'a Orwella, rok 1984, w przekładzie Tomasza Mirkowicza. Czytał Mirosław Utta. Cause we'd only end up where we started from again.